Mój dzień rozpoczął się spokojnie, jak zawsze. Wyszedłem wcześnie z domu, zostawiając żonę Elizę, która jeszcze spała, i skierowałem się do swojego gabinetu. Byłem zadowolony ze swojego życia, żonaty z piękną i kochającą kobietą, ojciec dwójki wspaniałych dzieci i przede wszystkim psychiatra, który pomagał innym w ich walkach emocjonalnych. Jednak nie wiedziałem, że dzisiejszy dzień odmieni moje życie na zawsze. Gdy zasiadałem za biurkiem w swoim przytulnym gabinecie, usłyszałem stukanie w drzwi. Otworzyłem je i spojrzałem na młodego mężczyznę o spokojnym spojrzeniu. Powiedział mi, że jest bratem jednej z moich byłych pacjentek, która potrzebuje mojej pomocy. Wzruszyłem ramionami i zaprosiłem go do środka, zainteresowany, jak mogę mu pomóc. Mężczyzna przedstawił się jako Daniel i powiedział, że jego siostra, Emily, przeżywa trudności emocjonalne i potrzebuje profesjonalnej pomocy. Opowiedział mi o jej historii, o tym, jak nagle zaczęła się izolować od rodziny i przyjaciół, jak jej nastrój drastycznie się pogorszył. Byłem zaniepokojony i zdecydowałem, że spotkam się z Emily, aby zrozumieć jej sytuację i pomóc, jeśli to możliwe. Dwa dni później spotkałem się z tajemniczą pacjentką, Emily. Jej imię brzmiało delikatnie, jak dźwięk wiatru wśród liści drzew. Miała zielone oczy, które były pełne smutku, długie blond włosy opadające na ramiona, a jej usta wydawały się stale drżące. Nosząc płaszcz, który nieco zakrywał jej postać, wyglądała na kogoś, kto chciał się ukryć przed światem. Gdy zaczęła opowiadać mi o swoim życiu, w moim wnętrzu budził się żal i współczucie. Emily mówiła o trudnościach, które przeżywała w swoim małżeństwie. Twierdziła, że jej mąż, David, ją zaniedbuje i nie jest dla niej obecny emocjonalnie. Opisywała poczucie samotności i rozczarowania, które powoli ją niszczyło. Słuchając jej historii, poczułem się zobowiązany pomóc. Byłem przekonany, że mogę wpłynąć na jej życie i pomóc jej odzyskać równowagę emocjonalną. Nasze kolejne spotkania były pełne emocji i głębokich rozmów. Emily wydawała się być niezwykle zrozpaczona i chciała, żebym stał się jej przyjacielem. Stopniowo zaczęliśmy nawiązywać głębszą więź, a ja czułem, że mogę jej zaufać. Rozmawialiśmy o naszych życiach, marzeniach i zainteresowaniach. Emily odkryła przed mną swoje pasje, które były źródłem jej wewnętrznej siły i radości. Opowiadała mi o swojej miłości do sztuki, o tym, jak tworzyła piękne obrazy, by uciec od rzeczywistości, która ją przygnębiała. Z kolei ja dzieliłem się z nią moimi zainteresowaniami, takimi jak fotografia i podróże. Nasze spotkania stawały się coraz bardziej poufne, a ja stopniowo coraz bardziej angażowałem się w jej przypadłość. Byłem gotów zrobić wszystko, aby pomóc jej odzyskać pewność siebie i radość życia. Jednak im więcej czasu spędzałem z Emily, tym bardziej moja żona Eliza zaczęła zauważać moje zaangażowanie w jej sprawy. Początkowo byłem w pełni przekonany, że mogę zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, ale Eliza zaczęła zadawać pytania, które trudno było zignorować. Była zaniepokojona i zaczęła podejrzewać, że coś między nami jest nie tak. Nasz związek zaczynał się poddawać próbie. Eliza zaczęła wyrażać swoje obawy i pytania o naszą bliskość. Zapewniałem ją, że to tylko terapia, że muszę być blisko pacjentów, aby pomóc im w ich wewnętrznych konfliktach. Ale ona nie wydawała się przekonana. Czas upływał, a podejrzenia Elizy narastały. Codzienne pytania o moje spotkania z Emily stały się rutyną. Starałem się zniwelować jej obawy, podkreślając, że jestem wierny i że nie ma między nami niczego więcej niż profesjonalny związek terapeuta-pacjent. Ale w jej oczach wciąż widziałem wątpliwość. Coraz częściej zdarzało się, że wracałem do domu z podkulonym ogonem, czując, że nie jestem w stanie spełnić oczekiwań żony. Moje obawy o nasze małżeństwo rosły, a jednocześnie czułem coraz większe zaangażowanie emocjonalne w stosunku do Emily. Byłem rozdarty między moją rolą jako terapeuta a potrzebami mojej żony. Nieszczęście przybrało na sile, gdy kilka dni po jednej z naszych intensywnych sesji terapeutycznych otrzymałem telefon od Emily. Jej głos brzmiał wściekle, a słowa, które wypowiedziała, spowodowały, że zastygłem w miejscu. Emily oskarżyła mnie o zdradę zaufania. Powiedziała, że jeśli nie zdecyduję się rozwieść i zacznę z nią romans, zniszczy moje życie.
Groziła, że ujawni nasze spotkania i wmówi mojej żonie, że jesteśmy kochankami. Byłem w szoku. Próbowałem zapewnić ją, że to nieprawda, że moje uczucia wobec niej wynikają jedynie z relacji terapeutycznej, ale była nieugięta. Emily miała w ręku moc, która mogła zniszczyć wszystko, co okochałem. Czułem się jak w sidłach emocjonalnego szantażu, a przyszłość mojego małżeństwa była poważnie zagrożona. Przez kolejne dni próbowaliśmy rozmawiać z Elizą i przekonać ją o mojej niewinności. Wyjaśnialiśmy, że to tylko terapia, że moje zaangażowanie w przypadłość Emily wynika z mojej roli terapeuty, a nie z jakiejkolwiek intymnej relacji. Ale Eliza nie potrafiła uwierzyć w to, co mówiliśmy. Zdesperowani i zranieni, ja i Eliza zdecydowaliśmy się udać na terapię małżeńską. Mamy nadzieję, że profesjonalne wsparcie terapeuty pomoże nam rozwiązać nasze problemy i odzyskać zaufanie i stabilność w naszym małżeństwie. Nasza terapeutka, dr Johnson, była obiektywna i kompetentna. Opowiedzieliśmy jej o szantażu, jakiego byliśmy poddani przez Emily, oraz o naszych wątpliwościach i obawach. Dr Johnson wysłuchała nas uważnie i zasugerowała, żebyśmy poszli na spotkanie z Emily razem, aby stawić jej czoła i zebrać dowody na moją niewinność. Spotkaliśmy się z Emily w małej kawiarni w centrum miasta. Jej spojrzenie było pełne triumfu. Stwierdziła, że jesteśmy nieszczęśliwym małżeństwem i że nie mogliśmy się oprzeć pokusie, jaką była miłość między nami. Była pewna, że jej plan się powiedzie. Jednak wtedy wkroczyła dr Johnson. Miała w ręku zapisy rozmów z naszych sesji terapeutycznych, które były dowodem na naszą niewinność. Terapeutka oświadczyła Emily, że nie miała prawa angażować się w nasze życie prywatne i że jej oskarżenia są bezpodstawne. Emily była zaskoczona i przerażona, gdyż jej misterny plan upadł. W obecności dr Johnson, Emily nie miała innego wyboru, jak przyznać się do swoich podstępów. Opowiedziała nam o swojej samotności i desperacji, które skłoniły ją do próby zniszczenia naszego małżeństwa. Miała poczucie, że przez szantaż mogła się poczuć mocna i zwrócić uwagę na swoje problemy. Byłem wstrząśnięty i zaniepokojony. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś, kto szukał pomocy u mnie, mógł tak skrupulatnie uknąć plan, który miał zniszczyć moje życie osobiste i zawodowe. Po tym traumatycznym doświadczeniu, ja i Eliza musieliśmy podjąć decyzję o tym, jak odbudować nasze małżeństwo. Było to trudne zadanie. Ponieważ szantaż emocjonalny, któremu byliśmy poddani, wyrządził nam ogromne szkody. Zdecydowaliśmy się na intensywną terapię małżeńską, aby na nowo odkryć nasze uczucia i znaleźć drogę do odnowienia zaufania. Spotykaliśmy się z dr Johnson regularnie, otwarcie dzieląc się naszymi obawami, lękami i nadziejami. Podczas terapii małżeńskiej odkryliśmy, że nasze małżeństwo było osłabione przez brak komunikacji i niedostateczne poświęcenie czasu dla siebie nawzajem. Pracowaliśmy nad rozwojem zdolności słuchania i wzajemnego zrozumienia. Nauczyliśmy się również, jak wyznaczać zdrowe granice w relacjach z innymi, w tym z pacjentami. Przez cały ten czas byłem również zobowiązany do wspierania Emily w jej dążeniu do zdrowia emocjonalnego. Pomogłem jej znaleźć innego terapeutę, który mógł skutecznie pracować nad jej problemami. Było to ważne dla mnie, aby nauczyć się lekcji z całego tego doświadczenia i wykorzystać je do swojego rozwoju jako terapeuta. Po wielu miesiącach terapii i poświęcenia na naprawę naszego małżeństwa, z Elizą udało nam się odbudować więź opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. Choć to było bolesne doświadczenie, przyniosło nam również nowe spojrzenie na nasze relacje i na to, jak ważne jest skoncentrowanie się na naszym małżeństwie. Dzisiaj, rok po tamtym wydarzeniu, czujemy się silniejsi niż kiedykolwiek. Przez to doświadczenie nauczyliśmy się wartościować nasze małżeństwo i nie dopuszczać do naruszenia granic, które mogą zagrażać naszej jedności. Historia o szantażu emocjonalnym na najwyższym poziomie, który był skierowany na nasze małżeństwo, nauczyła nas wielu ważnych lekcji. Pozwoliła nam również pogłębić naszą miłość i zrozumienie dla siebie nawzajem. Byliśmy świadkami, jak siła naszego związku pokonała trudności, a to tylko wzmocniło naszą determinację, aby razem stawiać czoła przyszłym wyzwaniom.